Śląskie Sprawnie. To, proszę Państwa, akcja, o której chcę porozmawiać z moimi gośćmi. A w studiu pani Barbara Szaf, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pani Barbaro, witam serdecznie. Jest z nami również prezes Gliwickiego Klubu Filmowego Wrota, Marcin Kondraciuk. Dzień dobry. A także uczestnik akcji Śląskie Sprawnie, Jurek Sikorski. Witam bardzo serdecznie. Witam. Szanowni Państwo, idea tej akcji medialnej, cała nazwa Współpraca się opłaca, czyli Śląskie Sprawniej, to przede wszystkim przełamywanie stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych. Tak, przełamywanie tych stereotypów w powiązaniu osób z niepełnosprawnością i rynkiem pracy. Czyli aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, bardzo istotna sprawa, którą m.in. Europejski Fundusz Społeczny wspiera. No i myśmy wymyślili taką akcję, że trzy osoby, które są w różnym stopniu niepełnosprawne i różnego rodzaju ta niepełnosprawność jest, miały okazję spędzić jeden taki dzień u wymarzonego pracodawcy. Ja myślę, nie będę tutaj uprzedzać, Jurek za chwilę opowie o sobie, natomiast wśród pozostałych uczestników była osoba z bardzo, bardzo dużym upośledzeniem słuchowym, która jest DJ-em, certyfikowanym DJ-em i miała okazję spędzić ten dzień w prawdziwym klubie muzycznym i zagrać seta, że tak powiem, dla uczestników klubu. Ale już historia muzyki pokazuje, że jeden ze znanych kompozytorów też na starość już stracił słuch, a potem napisał najpiękniejsze swoje symfonie, prawda? Oczywiście. Ten talent jest tam gdzieś w środku. Dokładnie. I właśnie druga osoba to kolega, który z lekkim upośledzeniem umysłowym no świetnie się sprawdza jako aktor i miał okazję spędzić dzień na scenie przy próbach, oglądając, jak pracują aktorzy, jak funkcjonuje Teatr Śląski im. Wyspiańskiego w Katowicach. Jurku, zanim porozmawiamy o twoim zajęciu zawodowym, to cały czas mam w pamięci taką dosyć przykrą sytuację, pewnie Państwo też pamiętają, kiedy jedna z osób niepełnosprawnych została bardzo źle potraktowana przez konduktora jednego z pociągów w relacji z jednego miasta do drugiego. Pamiętam, że to było bardzo, bardzo, bardzo zły przykład. Czy nasza świadomość, ta społeczna, jakoś zmieniła się, że no, traktujemy normalnie osoby niepełnosprawne? Znaczy, zauważam, że z roku na rok to się zmienia. Chociaż początki, kiedy zacząłem wyjeżdżać z domów, no były ciężkie, były trudne, z dużym oporem się spotkałem. Ale tak zauważam, że z roku na rok to się poprawia. Też miałem problemy z konduktorami. Też kiedyś przyjechałem do Katowic i o ile mi sprzedali bilet, pojechałem na peron, okazało się, że żaden konduktor powiedział, nie będziemy pana wnosić. To nie jest nasza praca, my za to nie odpowiadamy. Ale mimo wszystko byli ludzie, inni konduktorzy, inni, którzy pomogli. Wsiadłem, dojechałem. Nawet to się bardzo przyjemnie skończyło. Serce rośnie, jak widzę czasami na przystankach autobusowych czy tramwajowych, kiedy no nie tylko motorniczy specjalną platformę wysunie, ale kiedy pasażerowie pomagają i nawet ostatnio widziałem, i to było w ogóle już radosne, że ludzie wręcz przepychali się, kto ma pomóc i kto ma być tym pierwszym. To jest niesamowite, prawda? Ale tu wracamy do tego, do tej akcji Współpraca się opłaca, czyli Śląskie Sprawniej, no bo widzę, że dotychczasowe wsparcie to zajęcia dodatkowe dla szkół z oddziałami integracyjnymi, terapia poprzez sztukę, staże, praktyki, doradztwo zawodowe, wsparcie dla opiekunów. No i właśnie, już miałem teraz zapytać, Jurku, od ciebie o to, jak twoje życie zawodowe się potoczyło dzięki temu wsparciu? Jakby to powiedzieć, no na razie jestem na etapie, że skończyłem studia i rozglądam się za pracą. Mówię, uczestnictwo w tym projekcie pokazało mi nowe ścieżki, właśnie, że można robić coś innego, inne rzeczy. No, trochę właśnie spróbowałem, jak to jest w radiu, jak funkcjonuje, jakie są możliwości. Też trochę właśnie też tej filmówki, dzięki właśnie Marcinowi i jego tam ekipie. Zobaczyłem, że można spojrzeć na życie trochę z innej strony. Daje szersze perspektywy takie spojrzenie, więc myślę, że może coś w tym kierunku zacznę robić może. Do naszej rozmowy, proszę Państwa, z gośćmi w studiu wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami. I wracamy do studia, do rozmowy o akcji Współpraca się opłaca, czyli Śląskie Sprawniej. Projekt, proszę Państwa, realizowany przez województwo śląskie i dwa powiaty, Żorski i Zawierciański.
No i właśnie, jakie są już rezultaty? Bo rozmawialiśmy o tym, co w ramach tego projektu się dzieje, ale już jest na tyle długo ten projekt prowadzony, że można porozmawiać o tym, jakie są rezultaty, jakie są efekty. Może jeszcze nie na tyle długo, bo rozpoczął się we wrześniu, także no powiedzmy no, pierwszy już jest kwartał. Kilka miesięcy, pierwszy kwartał, prawda? Tak. No, projekt ma przede wszystkim na celu zintegrowanie tego lokalnego środowiska, zarówno pracodawców, jak i jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych. Również wielki wkład tutaj, liczymy na wielki wkład mediów, tak, które będą, to środowisko stworzy narzędzia, mechanizmy, modele współpracy z osobami z niepełnosprawnością, które będą mogły poprzez zaktywizować się poprzez pracę, bo chciałam jeszcze podkreślić, że właśnie ta aktywizacja zawodowa, no przede wszystkim chcemy dotrzeć do pracodawców, żeby nie bali się. Bo to właśnie działa dwie strony, prawda? Przepraszam, że wchodzę słowo, że z jednej strony pomagacie osobom niepełnosprawnym, żeby je zaktywizować zawodowo, ale też musi być ta druga strona, która podejmie to wyzwanie. Oczywiście. I chodzi o to, żeby pracodawcy widzieli przede wszystkim kompetentnego pracownika po drugiej stronie, tak? Że ta niepełnosprawność, oczywiście to jest indywidualne podejście każdorazowo, zależnie od stopnia tej niepełnosprawności, ale żeby te kwalifikacje zawodowe były na pierwszym miejscu. No i dajmy dojść do słowa panu Marcinowi, który tak siedzi, nic nie mówi. Prezes Gliwickiego Klubu Filmowego Wrota. W jaki sposób się prezes włącza w te akcje? Ja zostałem zaproszony jako koordynator związany ze stroną filmową tego całego projektu, ponieważ Jurek, jak i jego koledzy, łącznie cała naszych trzech muszkieterów, wykonywali filmy w związku z tym. I tak naprawdę uczestniczyła tutaj ekipa młodych ludzi, ludzi, którzy nie mają w ogóle nic wspólnego z filmoterapią panową, którą prowadzimy z klubem. I oni też nie do końca wiedzieli, jakie mają być te kontakty z osobą niepełnosprawną. I zależało mi na tym, żeby dopilnować przede wszystkim, żeby ich twórczość, ich własna twórczość artystyczna przypadkiem nie przerzucona została na pomysł, który oni mieli. Więc ja byłem tym takim strażnikiem Teksasu, który dosłownie pilnował, żeby Jurek, Dawid i Piotr robili swoje filmy tak, jak oni chcą. I żeby te filmy były o nich poprzez ich pryzmat, z poglądu na tą rzeczywistość. Pani dyrektor, jeszcze, bo nas czas goni na koniec, o jeszcze innych działaniach podejmowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Urzędu Marszałkowskiego. Takie prowadzone przez Unię Europejską. To znaczy prowadzone przez nasz wydział promujący Europejski Fundusz Społeczny i te obszary wsparcia, czyli edukację, właśnie wykluczenie społeczne, integrację społeczną bardziej, adaptacyjność przedsiębiorstw. No staramy się różne akcje organizować. Między innymi też takim ostatnim ciekawym naszym wydarzeniem był pokoleniowy tandem, czyli z kolei łączenie seniorów i juniorów. Zanika rodzina wielopokoleniowa, często gdzieś już ten dystans robi się bardzo duży, a wiele osób ma wiele do zaoferowania jednej i drugiej stronie, więc czy to akcja, która polegała na odkrywaniu historii swojego miasta, czy jakieś wspólne robótki ręczne, no zależnie od tych par, które się skojarzyły, no to żeśmy taką też akcję przeprowadzali. Jeszcze wiele, wiele innych akcji, o których można by było jeszcze mówić podczas wielu naszych rozmów. Niestety czas nasz jest jakiś ograniczony. Dziękuję za wizytę w studiu. Pani Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Jurek Sikorski, uczestnik akcji Współpraca się opłaca, czyli Śląskie Sprawniej, oraz Marcin Kondraciuk, prezes Gliwickiego Klubu Filmowego Wrota, byli moimi Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję będzie za wizytę w studiu. Proszę pamiętać, że będzie, będzie film. Miałem przypomnieć właśnie tuż po Cafe Silesia. Proszę Państwa, proszę zostać przed telewizorami, bo będzie specjalnie przygotowany film właśnie o tej akcji Współpraca się opłaca, czyli Śląskie Sprawniej.